Akcja jest organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już od kilku lat współpracujemy z orkiestrą i przyłączamy się do różnych akcji. Dlatego dzisiaj włączyliśmy się w tą akcję. Polega ona na tym, na udzielaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób w konkretnym czasie, od godziny 12 do 12.30. Jest to akcja organizowana na całą Polskę, czyli akcja ogólnopolska. I my jako jedyna szkoła z Jeleniej Góry przyłączyliśmy się do tej akcji. Oczywiście bicie rekordu to jest jedna sprawa, ale najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim zachęcić zarówno dorosłych, jak i dzieci do udzielania pierwszej pomocy, do nauki udzielania tej pierwszej pomocy i żeby pozbyć się barier, żeby nie bać udzielać się tej pierwszej pomocy, żeby była w nas ta świadomość, iż czasami od nas, od naszych umiejętności i naszego podejścia zależy ludzkie życie. Dzisiaj biorą udział klasy czwarte, piąte, szósta, nawet pierwsze, czy tam drugie i trzecie. Powiedz, czy trudno jest wykonywać taką czynność i czy trzeba to jednak trenować? Nie, to jest dosyć łatwe. Po prostu trzeba wiedzieć, ile razy to trzeba zrobić i jak długo powinna się tą czynność robić. No właśnie, no to powiedz, jak długo się tą czynność powinno wykonywać i ile razy? Na początku 30 ciśnień serca i dwa wdechy. Jeżeli osoba nadal nie oddycha, trzeba powtarzać czynność, aż zacznie oddychać. Ktoś wam mówił, pokazywał, że taka rzecz jest bardzo ważna dla życia? Tak, było dużo akcji w naszej szkole, przyjeżdżali nawet ratownicy medyczni i pokazywali, jak to robimy, jak to trzeba robić. Te osoby, które się tutaj znajdują, które przybędą, są tego świadome, dlatego że w szkole są prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy, dzieci mają dostęp do fantomów, teraz też chętnie przybyły wcześniej i próbują, trenują, żeby jak najlepiej wypaść. No i myślę, że w przyszłym roku uda nam się jeszcze więcej dzieci zmobilizować, bo chcemy już zapoczątkować, żeby co roku odbywały się takie akcje i w przyszłym roku będziemy bić swój własny rekord.